dniach od 4 do 5 stycznia 2014 roku w Pelplinie odbyła się już po raz trzeci wystawa gołębi rasowych oraz drobiu ozdobnego. Z całą pewnością, z całym przekonaniem można powiedzieć, że jest to impreza o charakterze ogólnopolskim, ponieważ wystawcy, którzy przybyli z terenu całego kraju, przywieźli z sobą łączną ilość około 750 sztuk gołębi rasowych oraz drobiu ozdobnego. Ja wystawiam garłacze siodłate, łapciato, wystawiam skowronka, wystawiam kapucyna, wystawiam modenę niemiecką. Zawsze zajmuję czołowe przeważnie miejsce. Teraz mamy wystawione 28 akurat na tej wystawie. Na dzisiaj na sali zauważyłem, że naprawdę nie znam się na takich ptactwie, ale okazy niektóre same pozwolą rozmyślać na tego, ile nakładu pracy, a także i nakładu finansowego jest z waszej strony. Liczymy, że organizatorzy, hodowcy pelplińscy będą chcieli w kolejnych latach taką imprezę organizować. Wielkość i ciekawe okazy ptaków świadczą o tym, że jest zapotrzebowanie i zainteresowanie taką imprezą. Gdańskie Sokoły hoduje 50 lat. Jestem pierwszy sędzią, na wybrzeżu byłem. Ptaki hoduje chyba 40 pucharów mam przeszło zdobytych. No kocham się w gołębie tylko, to moje hobby. Wystawiam dzisiaj gołąbki zamojskie i wygrały moje, jedna sztuka wygrała, bardzo ładne gołąbki. Podoba mi się wystawa, bardzo ładna. To są właśnie moje gołąbki zamojskie, ten gołąbek wygrał, to jest samczyk, zamojski żółty, czubaty, zdobył 95 punktów. Z tegoroczny gołąbek, zresztą widać na zielonej obrączce, to dlatego on jeszcze jest niewypierzony dobrze, nie ma jeszcze tej swojej struktury w budowie. Za rok dopiero będzie pełnowartościowym gołębiem wystawowym. W przyszłym roku też tu wracam, także tu będziemy. 59 wystawców z 10 związków. W przyszły rok planujemy tak samo, taką piękną wystawę zrobić.